mam wygłosić swoje uwagi na temat i różnicy, i świat, właściwie to jest jakby osobny zupełnie świat, filmowej scenografii. Chcę powiedzieć, że najogólniej, żeby tak powiedzieć najbardziej syntetycznie, to to, co robicie dla teatru, jest przeważnie kreacją. Widz ogląda i domyśla się więcej, a wy dajecie tylko jakieś znaki, jakieś skróty, które by dopomagały aktorom do skomunikowania się z widownią, co oni grają, kogo grają, w jakiej sytuacji się znajdują. No, to jest jakby zmyślony świat scenografii teatralnej. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy byście próbowali pracować w filmie. Dlatego, że kino, przez fakt, że jest fotografią, no jak gdyby fotografuje rzeczywistość. Oczywiście możecie powiedzieć, ale może sfotografować też nierzeczywistość. Jest bardzo wiele filmów, fantazji, które właśnie to robią. Ale myślę, że to odłóżmy na bok, to jest osobna historia. Są takie filmy i takie filmy w ogóle poszukują jakby szczególnych scenografów. Nie znam się na tym, nie robiłem takich filmów, nie będę w to wchodził. Natomiast musicie zrozumieć, że i to będę starał się wytłumaczyć, że też jak gdyby rola scenografa filmowego jest inna niż rola scenografa w teatrze. W teatrze wszystko się przygotowuje, w teatrze scenograf jest no, najbliższym współpracownikiem obok aktorów, którzy grają główne role, najbliższym współpracownikiem reżysera, stara się zrozumieć, do czego on zmierza i dopomóc mu w tym, żeby to, co on chce, pojawiło się na scenie. Natomiast kino jest fotografią, fotografią życia, fotografią tego, co się dzieje. I w związku z tym scenograf, jeżeli już tworzy jakąś scenografię, bo film jest realizowany, nie zawsze jest realizowany w plenerze, na ulicy, gdzieś w przyrodzie, stara się, żeby to, co do tej przyrody będzie dodane w tych scenach, w których scenografia jest zrobiona w studio, to on się stara jak najbardziej zimitować rzeczywistość. To jest zasadnicza różnica. Umiejętność zimitowania. Dawniej w czarno-białym filmie nie było widać tak dużo szczegółów. No to nawet jak trochę przypatynowaliśmy jakieś przedmioty, no to widać, że to jest stare. Natomiast dzisiaj, kiedy fotografia jest olbrzymi ekran, fotografia bardzo wyrazista i notuje wszystkie szczegóły, ci, którzy upodabniają coś do starego, czyli ci, którzy właśnie patynują, ale patynują domy, patynują ulice, stwarzają złudzenie jakiejś przeszłości, są ludźmi, o dziękuję jeszcze, są ludźmi nie do zastąpienia. W związku z tym, że właśnie kamera fotografuje rzeczywistość, scenograf jest częścią tego wydarzenia, która jest próba przedstawienia jakiegoś realnego świata, który o tyle jest sprawdzalny, że widz ten świat dobrze rozumie. To nie jest jakaś fantazja. Oczywiście robimy czasem filmy historyczne, ale ja w tej chwili myślę o filmie współczesnym. Film współczesny się konfrontuje z widzem, bo widz żyje w takim świecie. Do tego się odwołuje. Możecie powiedzieć, dobrze, no ale pokazuje się czasem filmy polskie za granicą. Jaka tu jest szansa, żeby świat zrozumiał, co wy macie do powiedzenia. Nie zna języka, nie zna waszej historii, naszej historii. No krótko mówiąc, co my jemu możemy powiedzieć? Otóż okazuje się, że jest możliwość dotarcia i do tej widowni,
No, ale wtedy reżyser musi szukać bardziej obrazów, które by przemawiały, nie wymagając słów i objaśnień, które by przemawiały do widzów. Także jeszcze raz wracam do tego, że widz ogląda naszą pracę, a pracę aktorów, pracę reżysera, pracę scenografa poprzez kamerę. To, co widzi kamera, to zostaje na ekranie i to jest, że tak powiem, przedmiotem naszej pracy, że te wszystkie uzupełnienia, które są konieczne, jeżeli robimy zdjęcia w przyrodzie, żeby te uzupełnienia łączyły się z tą przyrodą, żeby one były w jakiś sposób wtopione, naturalne, że to jest w tym miejscu zawsze stoi ta ławka. Ta ławka musi być tak zrobiona, że ona zawsze tam była. A oczywiście ławkę rano przynieśli, no bo wiadomo, że będziemy tutaj robić zdjęcia. I to jest szalenie istotne, dlatego że jeżeli nie ma tego stopnia realizmu, to widz zaczyna się domyślać czegoś innego. Zaczyna myśleć, że jemu pokazują coś, jakiś inny świat i że z jakiegoś powodu to jest zrobione. Oczywiście, że widz przychodzi na najrozmaitsze filmy, ale pewna spoistość w ogromnym stopniu płynie z pracy operatora, który potrafi sfotografować i wnętrza, i przyrodę, i połączyć to wszystko razem. I scenografa, który właśnie daje mu szansę, żeby te fotografie tworzyły taki prawdziwy świat. Musicie, tak jak ja pracuję z moimi scenografami, bo pracowałem z wieloma, no to oczywiście wszystko zaczyna się od scenariusza. Czyta ten scenariusz i zadaje mi pytanie, a to gdzie chcesz zrobić? A jak sobie to wyobrażasz? A czy to jest, czy my to będziemy robić w studio? Bo tu się odkładam, jak już powiedziałem, filmy fantasy na bok i scenograf czytający współczesny scenariusz zadaje sobie pytanie, dobrze, a gdzie? Bo nie zawsze akcja jest określona, że to jest tu, a nie gdzie indziej. Jak wyobraża sobie reżyser, czego on by chciał? W jakim to miejscu by można było zrobić, jeżeli to miejsce gdzieś jeszcze nie istnieje, ale scenograf nieustannie krąży, ogląda wszystko, nieustannie robi jakieś zdjęcia dla siebie, bo może kiedyś mu to być potrzebne i odpowiada, jeżeli jest dobrym scenografem, to bardzo szybko odpowiada reżyserowi, nie rób tego tu, tylko zrób tam. Tu już ktoś zrobił film, nie odwracaj się tyłem do tego, bo to już widzieli. Szukajmy nowego miejsca. I to jest właśnie główna wstępne przygotowanie. Bo scenograf musi sobie odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, a w jakim kraju to się dzieje? No powiedzcie, no to jest oczywiste, że w tym kraju, w którym się robi film. Nie zawsze. Agnieszka Holland zrobiła film, który się dzieje we Lwowie w czasie okupacji i ani dnia nie była we Lwowie. I nie robiła żadnych zdjęć we Lwowie, a przeważnie zrobiła zdjęcia w Berlinie i częściowo też w Polsce. Także to nie na tym polega, że musimy robić w tym samym miejscu, tylko jakby tu zrobić w tym samym niby to, co chcemy, często wyjazdy są też utrudnione, dlatego że każdy wyjazd kosztuje drożej niż praca w studio, więc producent, który tu jest osobą, że tak powiem, no, kontrolującą budżet filmu, też bierze w tym udział i często nawet i dobre pomysły scenografa stają pod znakiem zapytania ze względu na koszt budowy czy na koszt wyjazdu takiej dużej ekipy. Ale
Szybko sobie odpowiada scenograf na pytanie, w jakim, po przeczytaniu scenariusza, w jakim kraju to się dzieje, w jakim mieście się to dzieje, w jakim środowisku i kim są ludzie, o których opowiada film. No, dam przykład filmu Kanał, w którym fakt, że zrobiliśmy zdjęcia właśnie w kanale, stworzył oryginalność tego filmu, której się nikt nie spodziewał. Były różne filmy o wojnie, ale nigdy nie było filmu, który się dzieje w kanale. Dlatego, że taka sytuacja zaistniała w Powstaniu Warszawskim ze względu na sytuację i powstańców przegranej i równocześnie próbę wydobycia się z tego miasta, ponieważ walki odbywały się w mieście, a na powierzchni tego miasta Niemcy byli tak wstrzelani, że trudno było się ratować pomiędzy tymi ruinami, więc oddziały zaczęły schodzić do kanałów, żeby tymi kanałami się wydostać, z miasta, w każdym razie z tych dzielnic, gdzie byli Niemcy. No, to oczywiście zdumiało wszystkich, że że Polacy zrobili taki film. To dało też takie jasne wytłumaczenie, jeden ten jakby chwyt, że akcja dzieje się w kanałach, od razu pokazuje, że jaki my mamy stosunek do powstania, jako do rzeczy, do wydarzenia przegranego. No ale ci, którzy wchodzą do tych kanałów, wychodzą z tych kanałów, są uzbrojeni. Czyli oni do samego końca, tak powiem, realizują ten plan, żeby Warszawę, że tak powiem, uwolnić od Niemców. No i niestety przy tej przegranej muszą zejść do kanału, no a potem kanał dyktuje im swoje, że tak powiem, warunki, jak tam można przejść, jakie tam są tajemnice, jakie tam są znaki, bo wcześniej świat kanałów odkryli przede wszystkim ci, którzy nosili meldunki, bo to było łatwiej się porozumieć. I oni tam porobili różne znaki, pod jaką ulicą przebiega ten kanał dla orientacji i tak dalej. Normalnie rzecz biorąc, reżyser takiego filmu najpierw by poszedł do kanału. I ponieważ Andrzej miał to robić inny reżyser przede mną, w związku z tym on zszedł do tych kanałów, zobaczył, że w tych kanałach jest ciemno kompletnie. On był reżyserem też filmów dokumentalnych, Andrzej Munk. Więc wyszedł z tego kanału i powiedział do ekipy: tu się nie da robić zdjęć, bo nic nie widać. Kiedy ja stanąłem przed tym problemem, on zrezygnował z tego filmu i ja byłem spadkobiercą tego scenariusza, w ogóle do głowy mi nie przyszło, żeby robić film w kanałach prawdziwych. Dlatego, że zdawałem sobie sprawę, że jeżeli tam się mają odbyć sceny psychologiczne, jeżeli tam się mają odbyć sceny, które poruszają wyobraźnię i widzów, no to ja muszę zrobić tak, żeby było widać to, co ja chcę. Żeby tak było, no to musieliśmy wybudować kanały sztucznie. Jak wybudowaliśmy sztucznie ten cały plątaninę tych kanałów, wybudowaliśmy je z różnych powodów w plenerze, to znaczy obok wytwórni. Dlatego, że to jest tak, możecie pracować w studio, gdzie buduje się przeważnie wnętrza, czasem w dużym studio buduje się też i plener, jeżeli jest to koniecznie potrzebne. Ale często buduje się dekoracje plenerowe przy wytwórni, bo to stwarza jakby wygodniejszą sytuację. Aktorzy mają garderoby, charakteryzacja, wszystko to razem jest na miejscu. Także często się w ten sposób postępuje i tu my zdecydowaliśmy, żeby to zrobić wszystko w tej części, na tym placu wytwórni, w którym robiliśmy film w Łodzi. Co to dało?
To nam dało możliwość, że te kanały były otwierane z boku. Kanały były zbudowane tuż nad ziemią i żeby je, żeby oświetlić tak, jak to możecie zobaczyć na filmie, no to trzeba było to oświetlać lampami. I teraz odkrywaliśmy kawałek potrzebny nam ściany tego kanału. Tu robiliśmy światła. I takie, krótko mówiąc, można było zobaczyć wodę, można było zobaczyć ludzi, można zobaczyć tym ludziom, tym idących przez kanały, można zobaczyć też oczy. Oczy są szalenie ważne, no bo to jest zwierciadło duszy, więc jak chcecie dowiedzieć, co oni przeżywają, to musi być i taki sposób. I w związku z tym, już nie mówiąc o tym, że czarno-biały film w tamtym czasie, taśma była o wiele bardziej, no, jakby powiedzieć, mniej czuła. I oświetlenie wymagało bardzo dużych lamp, które musiały, że tak powiem, oświetlać, żeby na taśmie wyeksponowało się to, co my chcemy. Stało się jeszcze coś ważniejszego. Mianowicie, co pewien czas te kanały jak gdyby wychodziły na ulicę. No i w tych momentach, kiedy scenograf zrobił wyjście z kanału, no to pojawiało się niebo. A niebo miało w stosunku do wszystkich lamp, no, tysiąckrotnie większą, że tak powiem, większą ilość światła. I stwarzało bardzo takie oślepiające wrażenie. I ten kontrast właśnie pomiędzy tym, co jest oświetlone w tych kanałach, a pomiędzy tymi włazami, gdzie wpada światło zewnętrzne, zrobiło właśnie ten realizm, bo my, gdybyśmy postawili te kanały w studio, to nie mielibyśmy takiej lampy, żeby nie wiem jaka ona była, która by mogła stworzyć właśnie to, że wychodzili ci ludzie i nic nie widzieli, bo po godzinach, że tak powiem, marszu przez te kanały tracili jakby wzrok. I to dzięki temu, żeśmy wybudowali te kanały po pierwsze w studio, to nam ułatwiło całą, że tak powiem, organizację zdjęć. Po drugie właśnie dało nam szansę, że w tych kanałach otworzyło się prawdziwe niebo. Ono dało też taką prawdę. Szukaliśmy też ze scenarzystą jakichś takich sytuacji, w której ta dekoracja znaczy coś więcej. Już sam fakt, że powstańcy idą kanałami, to jest dziwne, to jest zdumiewające, nie było czegoś takiego, bo wojna normalnie się dzieje, no jakby wszędzie, ale dlaczego w kanałach? No a w tym wypadku po raz pierwszy to zostało pokazane, ale trzeba było jeszcze rozwinąć ten motyw. Co my możemy w tym kanale jeszcze, że tak powiem, osiągnąć? No, oni wszyscy idą i chcą się wydostać. Są trzy, w tym filmie przynajmniej pokazane, trzy sytuacje. Jedna jest taka, że oni wychodzą, bo im się wydaje, że już opuścili teren zajęty przez Niemców, a tam Niemcy czekają przy włazie na to właśnie, żeby oni wyszli. I to jest jedna sytuacja. Druga sytuacja jest taka, że takiego dużego kanału, żeby nie wchodzili niepożądani ludzie, zakończenie jest kratą. Kanał prowadzi do rzeki, ale pomiędzy rzeką a tym kanałem jest krata. No i dochodzą do tej kraty i to jest też daje szansę zrobienia sceny jakiegoś kłamstwa, jakiegoś oszustwa. Dwójka bohaterów, która dochodzi do tych krat, on nie widzi dobrze, bo tam te opary tych kanałów jakby wzrok mu przytępiły. Także mało co widzi, a ona opowiada historię, której wcale nie ma. My widzimy jako
widzowie, że tam jest krata, ona mu opowiada, że tam jest łąka i że za chwileczkę oni wyjdą i będą na wolności. Także i ostatnia scena, która łączy się z, jakby z całym filmem, że dowódca tej kompanii wychodzi z kanału i dowiaduje się nagle, że ta kompania, którą on prowadził, została zgubiona przez szefa kompanii, że on się, szef kompanii chciał się tylko uratować sam z dowódcą. No i dowódca w poczuciu odpowiedzialności za tych ludzi wraca z powrotem, żeby ich szukać w tych kanałach. Tak się film kończy. Także ta sceneria równocześnie była wpisana w fabułę, w wydarzenia, w akcje tych, którzy, tych postaci, które brały udział w tym filmie. Decyzje, które podejmuje scenograf wspólnie z reżyserem, w dużym stopniu wiążą się ze zdrowym rozsądkiem i nie zawsze jakby wydaje się, że wychodzą na korzyść scenografa. No ale scenograf jest człowiekiem ekipy filmowej. Z jednej strony go dusi reżyser, żeby zrobił jak najbardziej nieobliczalne i wspaniałe mu scenografię, a z drugiej strony dusi go też producent, ile to będzie kosztowało. No i teraz pomiędzy jednym i drugim jest właśnie gra. Co nam się opłaca? Czy nam się opłaca zabrać ekipę filmową, która teraz liczy więcej niż 100 ludzi, nie mówię o aktorach, i gdzieś żywić, zabrać ze sobą dodatkowe, wszystkie kłopoty, jakie tylko możliwe, pracować poza studiem, czy to przenieść i zrobić przy studio, jeżeli to jest z tą sceny plenerowe, czy po prostu warto jest zrobić całą dekorację. W filmie Popiół i Diament myśmy się zdecydowali, ponieważ film był w dużym stopniu filmem jakby psychologicznym. W związku z tym zdecydowaliśmy się, żeby cały hotel, w którym rozgrywa się akcja tego filmu, żeby wybudować w studio. To nam dawało no, taką izolację. Ci aktorzy, którzy jak wchodzili, to już cały dzień żyli jakby życiem tego miejsca. To dobrze rozplanowaliśmy te sceny, że jedne się dzieją tu, drugie tu, tam kilka tych pomieszczeń. No i co jest szalenie ważne, operator tego filmu, Jerzy Wójcik, mógł oświetlić ten hotel tak, jak on sobie to wyobrażał, a nie tak, jakby mógł zrobić, gdyby robił to we wnętrzu naturalne, bo mogliśmy wynająć hotel, bo to jest też problem, co ile kosztuje. Można by wynająć hotel, w tamtych czasach moglibyśmy próbować. No ale w tym hotelu musiałby, w tych wnętrzach naturalnych musiałby stać lampy. Wyobraźcie sobie, że my mamy tam, to jest studio, za tymi oknami stoją lampy. Tu nie ma sufitu, możemy oświetlić albo postawiliśmy pół sufitu. Krótko mówiąc, możemy dać komuś, kto jest operatorem tego filmu, prawdziwe szanse. I rzeczywiście Wójcik pięknie zrobił to zakończenie w takiej mgle, ten taniec ostatni w tych wnętrzach. W związku z tym mieliśmy i skupienie większe, no bo pracowaliśmy w jednym miejscu, nikt nam nie przeszkadzał, nikt nas nie wyganiał, byliśmy, że tak powiem, u siebie. I umówiliśmy się od razu, że będą takie i takie elementy, że będzie i sala, gdzie oni tańczą, że będzie i bar, że będzie i taka sala, gdzie się zbiera, że tak powiem, ta elita miejska z tego miejsca, żeby zrobić pożegnanie wojny. No i że będzie też pisuar, bo może jakieś sceny tam właśnie zechcemy zrobić. Najważniejsze oczywiście. No i w związku z tym to w studio powstała cały kompleks, a nawet więcej.
Scenograf zrobił też front tego budynku. No bo jeżeli mam nocną scenę, to jak postawię tu kamerę, a tu jest front, to te oświetlone te okna, ludzie, którzy tam przechodzą i tak dalej, wytworzą o wiele więcej, czy ci, którzy wbiegają do tego, czy wchodzą do hotelu, wytworzy o wiele większą złudę, niż gdybym miał, to robię w studio, a teraz fronton hotelu i tak dalej, robię gdzie indziej. Teraz staram się tak zrobić, żeby jedno pasowało do drugiego. A tu po prostu, ponieważ niedużo, dwie sceny były tylko przed tym hotelem, więc zdecydowaliśmy, że warto jest też wybudować i fasadę jego. Także widzicie z tego, co opowiadam, że w dużym stopniu scenograf jest człowiekiem, który bierze o wiele większym stopniu udział w realizacji filmu, w tym sensie, że musi liczyć się i ze środkami, które ma, z odległością, do jakiej chce ekipa ma dojechać. Miałem bardzo ciekawą przygodę z filmem Panny z Wilka. To robił Alan Starski. Już z nim robiłem wcześniej jakieś filmy. I nagle on mnie wiezie z 50 km za Warszawę i pokazuje mi taki brzydki dom. No, jestem skrzywiony od początku. I tak go biorę na bok, żeby tam nie słyszeli ci gospodarze. A mówię, ale o co ci chodzi? 50 km będę jechał z rana o 6. Ile to? Stracę 3-4 godziny, stracę na zdjęcia. A on mówi, nie, nie, Andrzej, róbmy tutaj film, dlatego że tu jeszcze się tli prawdziwe życie. I to jest prawda. Rzeczywiście w tym domu mieszkali ludzie, którzy prowadzili farmę kurzą, obrzydliwą, ale farma była z boczku. I ten dom nie był specjalnie taki, że tak powiem, historyczny. A wcześniej, nim zawlógł mnie Alan Starski do tego domu właśnie, gdzie mieliśmy robić Pannę z Wilka, wcześniej pojechaliśmy z Jarosławem Iwaszkiewiczem do tego prawdziwego domu, który on opisał w Pannach z Wilka. Pod Łodzią był taki dom. Nie dało się tam robić żadnych zdjęć, dlatego że dom był w kompletnej ruinie, a obok wybudowany był taki dla pracowników PGR-u taki betonowy domek. Dużo drzew wyciętych. No widać było, że to już jest spustoszenie. Tylko widzieliśmy mniej więcej rozkład tego domu. No, ja mówię, Alan, ale jak my to będziemy robić? To wszystko jest, musisz ganek postawić. Musisz zrobić przejście takie, że przez ten ganek można wyjść do ogrodu po tamtej stronie. Klombu nie ma. Jak ty to wszystko zrobisz? On mówi, nie, słuchaj, zrobię wszystko. Czego on się bał i na co miał dobrze nastawione swoje oko. Mianowicie, że było pewne wyobrażenie dworku, polski dworek, jak wygląda. I to się przewijało przez wszystkie telewizyjne filmy. Wyglądało tak, że ściany białe, kolumny białe, wychodzi panna w białej sukni. No nie chcę wam mówić, ale tak było. A Alan chciał zrobić prawdziwy film, tym bardziej, że widział wtedy, kiedy pojechaliśmy z Jarosławem Iwaszkiewiczem, jak mniej więcej mieszkały te panny. Iwaszkiewicz nam pokazał, kto gdzie mieszkał, w jakim pokoju. Także mieliśmy już wyobrażenie. Nie chcieliśmy tam robić pod tą Łodzią, no bo to nie dało się zrobić, dlatego że ten domek stał tak blisko, że nie można zrobić było żadnego szerszego planu. No krótko mówiąc, Alan wmawia mi, że mamy tutaj robić, jeździć codziennie 50 kilometrów i że wszystko nam się to opłaci, bo mówi, a patrz jeszcze, mówi, jak otworzymy tutaj, to tam są wspaniała aleja drzew. No skąd ja ci znajdę taką aleję drzew? Zobacz, co widzę przez okno. No ja tak powoli, jakby nie tyle przywykałem, co czułem, że coś się jeszcze dalej wydarzy. I w pewnym momencie Alan patrzy tak
I mówi, a gdzie są klamki? No to ci właściciele mówią, ale jakie klamki? Klamki są. Oczywiście w całym domu były klamki takie, no jak to, aluminiowe. On mówi, a gdzie są klamki mosiężne? I taki stary pan był, przyjechał wtedy z Londynu, jakiś z tej rodziny, która miała ten dom. I on mówi, klamki. No mówi, klamki żeśmy zdjęli, bośmy się bali, że bolszewicy nam zabiorą. Jak tu wpadną, mówi, no chyba na strychu. No to Alan mówi do swojego, skoczą na górę, zobacz, że są klamki. No i jak znalazł te klamki, przyniósł, no to mówię, nie ma rady, robimy film w tym miejscu. I to się okazało dobrym pomysłem. Dlatego, że w międzyczasie oczywiście już się odmieniło, już nie było problemu. Taśma stała się o wiele bardziej czuła, robiliśmy film kolorowy, można było, że tak powiem, zbalansować światło za oknem i to, co we wnętrzu. I jakaś prawda tego domu, jakbyśmy go tak odcedzili, wyrzuciliśmy wszystko, co w międzyczasie zrobili właściciele, którzy tam poprzegradzali wszystko. Alan postawił taką, mniej więcej, jak można sobie było wyobrazić, według tego łódzkiego dworku, taką mniej więcej ganeczek, zrobił kląb, szybko tam przywieźli ci no, kwiatki, posadzili. I okazał się nagle dom dobrze zażyty. Taki i stół tam pasował, i wszystko, cośmy wnosili, to jak gdyby było w takiej harmonii. Nie, bo te filmy, to paradoksalnie, te filmy telewizyjne, te seriale, właśnie takie, co się dzieją w takim domu właśnie, polskim dworku, no to wszystko trzeba było tam przynosić. Takie meble historyczne, no bo jedno nie pasowało do drugiego. Nie wiadomo, jakieś muzeum się robiło. A tu nie, tu się zrobił dom tych kobiet. Każda ma takie czy inne upodobania. No i siedzi tu, albo ma tam swój pokój. No i to życie bardzo miało dobry wpływ na opowiadanie, bo opowiadanie jest też o takim spokojnym życiu, w którym nagle jeden mężczyzna, który tam przyjeżdża, obudza jakby w tych kobietach jakieś wspomnienie przeszłości. Ale powiem wam, że nie tylko to dotyczy wyboru miejsca. Czasem ja pracowałem z takim scenografem Jerzym Szewskim i jak robiliśmy taki film, co się nazywał Krajobraz po bitwie, ja bardzo chciałem, żeby grał Olbrychski. No ale Olbrychski miał grać autora tego opowiadania, który występuje w tym opowiadaniu. No ale on jest opisany jako chudzina, który wyszedł z Oświęcimia w okularkach. No co na niego ubierzemy, co tego sfotografujemy? Byk, no tutaj mają takie muskuły, nic nie zrobicie. I ja nagle patrzę, jak Jurek Szewski gdzieś, my pracujemy, robiliśmy zdjęcia przed wytwórnią w Warszawie. I on gdzieś zniknął mi. Wraca i niesie sweter. Ty mu mówię, przymierz, daj mu ubrać ten sweter. Sweter taki sfilcowany, zrobiony z wełny czerwonej i zielonej. No to Danek rzucił wszystko, żeby jak najmniej mieć pod spodem. Ubiera ten sweter i ja nagle patrzę, jak te muskuły, wszystko to. Sweter się, sweter jak sweter, ale widać, że w tym się kryje jakiś człowiek chudy, mały, drobny w każdym bądź razie. Pytam się Jurka Szewskiego, mówię,
A gdzieś ty ten sweter znalazł? A on mówi, wiesz, uskoczyłem na budowę, bo widziałem jednego takiego robotnika, że ma dobry sweter. Mówi, to mu zabrałem. Ja mówię, to idź mu zapłać teraz za sweter. Sweter nasz. Ale jak, że tak powiem, jaka... tu normalnie, jakbyśmy pracowali w teatrze, no to kostiumolog mówi, wychodzę. Jak ci się nie podoba, to se weź innego scenografa. I, no, a tu nie ma, tu jest tak jak na wojnie. My robimy i musimy to dzisiaj zrobić. Nie ma na to żadnej rady. I ta pomysłowość właśnie, dlatego to opowiadam o moich przyjaciołach, którzy pomogli mi zrobić filmy, właśnie dlatego, że no, każdy pomysł jest do wykorzystania i scenograf tutaj jest człowiekiem, który prawdziwie może nas, że tak powiem, wyratować z najrozmaitszej sytuacji. Teraz tak. My tu w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że jak znalazłem jakieś wnętrze, no to ci, co mają to wnętrze, czy to jest muzeum, czy coś, to oni liczą na parę groszy, pozwalają robić zdjęcia, żeby nie wiem co. A na świecie nie zupełnie tak jest. Jak robiliśmy Dantona z Krystyną, to było takie fantastyczne wnętrze, w którym jest w końcu scena Dantona i Robespiera, jak rozmawiają. Kafe, jak się nazywało, Krysia? Ta kawiarnia, co nas nie wpuścili w Paryżu. No, w każdym razie już... Najważniejsze jest to, że myśmy tam nie zrobili zdjęć, ponieważ to było... No właśnie to opowiada. Bardzo, bo tak, ale teraz... Potem dobrze się dałem, Starski zrobił dekoracje, wszystko było w dekoracjach, ale teraz oni mają napisane, że tam był kręcony Danton. Ale nie wpuścili nas, bo oni obliczyli, że my nie możemy zapłacić tyle, ile oni zarabiają, jak to idzie, że tak powiem, cały ten biznes. No to Alan po prostu poszedł tam, zobaczył, odrysował, odkalkował i zrobiliśmy taką samą dekorację już w studio. To normalnie wszyscy mówią, no nie, no co ty, jak tu jest prawdziwe, to nie możecie robić. Nie, nie możemy, no. Nie możemy się porozumieć z właścicielem, nic nie pomoże. Dobra była też scena, jak Alan, taką bramę żeśmy taką znaleźli w Paryżu. Nie, nie, ja myślę, że nie, że tutaj to była inna sytuacja, ale znaleźliśmy taką bramę, ja mówię, Alanek, tu byśmy robili zdjęcia, podoba mi się. Leć na górę, dowiedz się. Właściciel kamienicy mieszka zawsze na pierwszym piętrze. No więc to on pobiegł na pierwsze piętro. Wraca z powrotem i śmieje się, mówi, słuchaj, nie ma mowy o tym, żebyśmy robili. Ona powiedziała, właścicielka tego domu, że psami nas poszczuje, bo rewolucja francuska to jej cała rodzina wymordowana i tak dalej. Nie chce nas widzieć na oczy. Także życie się wkrada. Ja mówię, dobrze, jeżeli tak, to znaczy, że robimy film na temat. W każdym razie, ale na przykład kolejność też odgrywa pewną rolę. Od czego zaczynać film? To jest bardzo, bardzo, że tak powiem, poważny problem. Przeważnie zaczyna się od pleneru, bo scenograf jeszcze nie zdążył zbudować wszystkich dekoracji. Różne rzeczy mogą stać na przeszkodzie, ale mnie się wydawało, jak robiliśmy wesele, że lepiej będzie, jeżeli zrobimy najpierw plenery, bo bałem się, że cały film w tym wnętrzu to będzie strasznie taki teatralny, jednolity, taki... No. I zaczęliśmy robić zdjęcia w plenerze i tam, że oni jadą wszyscy do tego domu weselnego, że Austriacy jakby tam są w tych fortach, że się jakaś wojna jakby szykuje. Wszystkośmy to robili i pewnego dnia ja widzę, że jakaś głupota wychodzi kompletna, bo te sceny jakby dopisane do wesela dają coś, nie wiem jaki film robię. No i sobie z szefem produkcji rozmówiłem się i mówię, Basiu, słuchaj, muszę zacząć robić wszystko w studio. Ona mówi, no ale studio jeszcze nie gotowe. Ja mówię, rób co chcesz,
niech to studio będzie gotowe. No ja już dalej nie mogę robić tego wesela, bo ja nie wiem, co ja robię. No i się tam oni pospieszyli. Zrobiliśmy, że już ten studio gotowe. I tutaj też bardzo ciekawa rzecz się zdarzyła. Scenograf zrobił dużą bardzo izbę. Tam, gdzie tańczą, tam, gdzie tą właśnie izbę taneczną, gdzie stoi Wyspiański. No i w drzwiach i patrzy, jak tam wszystko się bawi. I z tego, że tak powiem, wynikają te wszystkie rozmowy, dialogi, to wszystko. No i żeby dobrze nam wyszło całe to towarzystwo, co się bawi, to wzięliśmy dwa zespoły ludowe, ale prawdziwe, nie takie, co to udają, tylko prawdziwe gdzieś na jakiejś strasznej prowincji przyjechali. No i że oni umieją tańczyć takie te swoje tańce ludowe. Wyglądają fantastycznie, jak się jeszcze ubrali w te kostiumy. Cud piękności, jestem zadowolony, ale patrzę. A ja mówię, idźcie wszyscy do tyłu. No to oni stanęli, wszystkie te dwa zespoły, aktorzy, pół sali. Myślę sobie, rany boskie, no to nie jest dobrze, pół sali. A co druga połowa? To mi się tak rozrzedzą, że nie będzie żadnego wesela. A przypomniałem sobie, że jest taki tekst weselu, że jak dostał w pysk, to się zamroczył, a nie upadł, bo był ścisk. Czyli z tego wynika, że jest tak dużo ludzi, że nawet jak dostał pysk, to nie upadł na podłogę, bo był ścisk. No to mówię, odrywajcie mi tą tylną ścianę. Scenograf nie chce nic z tym mieć wspólnego. I mówię, przysuwajcie mi tą ścianę. Jak zobaczyłem, że oni już wszyscy stoją tak nabici, że jakby dostał w pysk, to nie upadnie, bo był ścisk, no to mówię, tutaj zostawcie tą scenę, a tam już trudno. Dekoracja nikomu nie potrzebna. Także to są też doświadczenia, które są potrzebne, bo to mogłem to usłyszeć też i od scenografa. Tylko sam jakoś zauważyłem, że to jest, jak tak zrobimy, no to będzie bal. Mogą tańczyć poloneza, bo jest dużo miejsca, ale nie chałupa wiejska, która musi mieć, że tak powiem, a tak jest wesele. I jak zacząłem robić zdjęcia, cóż tam panie w polityce, Chińczyki trzymają się mocno, od razu myślę sobie, fantastycznie, to jest film wesele. A te plenery potem tam gdzieś powklejałem, tego, ale scenografia decydowała o tym, że w tym miejscu te dialogi, ci ludzie, ci aktorzy od razu zaczęli się inaczej zachowywać, tak jak powinni się zachowywać w filmie, w moim przekonaniu. Bo się okazało, że wiersz to mówią często, a wiersz to nie do filmu tego, do filmu to nie, no bo film jest jakby realistyczny, jak to, nie, wiersz jest bardzo dobry, wiersz jest tak samo dobry jak ci raperzy, co rapują, nie? Odwrotnie, jest dobrze, dlatego że idzie szybko, tak jak panu Tadeuszu, to się najbardziej spodobało, że oni coś dobrze opowiadają i prędko, a prędko, bo ich gonią te rymy, prawda? Więc tak było z weselem. I zrobiliśmy, że tak powiem, zrobiliśmy ten film, bo już dalej wszystko się w tej samej dekoracji, tylko ona była rozbudowana, miała jeszcze boczne tam różne zakamary, miała też małą sypialnię, w której jest fotografowane łóżko nad ranem. No i ponieważ to było w studio, to znowu operator Witold Sobociński mógł oświetlić ten taki szary, dziwny taki dzień, który wchodzi przez te okna i który dopiero tworzy właśnie tą atmosferę taką niepowtarzalną, takiego zaczarowania. To było koniecznie potrzebne. Także opowiadam o swoich filmach, bo po pierwsze możecie łatwiej zobaczyć, jak kiedyś będziecie chcieli, a po drugie, no to jest jakby moje doświadczenia, ale scenograf ciągle stoi wobec
prawdziwego życia, co to kosztuje, czy to wynająć, czy to zrobić samemu, czy robić w studio, czy wynieść się i zrobić wnętrza naturalne. Pomysły, jakie mają ci, którzy robią filmy, nas zachwyca. Taki był zrobiony, taki film powstał w Paryżu w latach 70. Niemcy się wycofują, a oddziały francuskie partyzantów zajmują Paryż. No i co oni zrobili? Champs-Élysées jest ulicą, gdzie stoi najwięcej samochodów. Jedzie, stoi. A oni postanowili, że ładnie byłoby zrobić, że jest pusto i łuk triumfalny tam stoi, ktoś jedzie na rowerze jeden. Jak to zrobić? No, po prostu wynajęli taką ilość samochodów, jaka mniej więcej mogła stać w tej przestrzeni. I teraz tak, co ktoś wyjechał z tej ulicy, co tam mieszkający, że wjeżdżał filmowy samochód zapłacony i stawał. I zajęli wszystkie miejsca do godziny 5 rano. Kiedy zaczęli, nie wiem. W każdym razie się o 5 rano świt taki, łuk triumfalny, gwizdek szefa tej całej ansztaltu, wszyscy odjeżdżają. I jak tylko wyjechali, ten jedzie na rowerze, kamera robi zdjęcie. Wszyscy w Paryżu mówią, niemożliwe, przecież to się nie da wykasować tych samochodów. No, także takie pomysły też należą do scenografa właśnie i to jest nasza jakby część naszej pracy. Jak to zrobić, coś, co jest niemożliwe. Ja pamiętam z tego filmu tylko tą scenę, nic więcej. No bo kto widział Champs-Élysées, że jest puste i nie ma samochodów? Nie ma takiego człowieka, nikt. A oni potrafili to zrobić. Także o tym opowiadam, dlatego że właśnie to jest jakby takie doświadczenie życiowe naszych scenografów. Jest ogromnie ważne. Oczywiście, że jak robią więcej filmów, no to stykają się z większą ilością trudności i po prostu też, co robi nasz drogi scenograf, jak nic nie robi? Jak nic nie robi, to nieustannie gdzieś jedzie. I nieustannie robi jakieś zdjęcia, nikomu niepotrzebne. No nie, jak skończy studia. W czasie studiów nie. Najpierw studiuje, ale potem ma jakby swoje takie i w pamięci, i w swoich tam gdzieś zbiorach, ma najrozmaitsze takie zdjęcia, co mu się wydaje, że to jest w porządku, że to jest właśnie, że te miejsca mogą się przydać, że jest takie różnorodne filmy powstają. Oczywiście, że te filmy, które mają duży budżet, przeważnie budują duże dekoracje. A Alan Starski zrobił przecież do tego filmu, jak się to nazywa, co Polański przedtem zrobił. On zrobił cały olbrzymi kawał Londynu, który stoi tam. I stoi do dzisiejszego dnia ten Londyn tam. No bo czekają, może ktoś będzie potrzebował. A często przerabiają, jak już stoją te rusztowania domów, no to przerabiają na inne miasto. Ale my, tak jak nasza praktyka, zwłaszcza w tej chwili, kiedy robi się dużo filmów, a nakłady na te filmy są niewystarczające, no to oczywiście, że reżyser najchętniej z małą grupką ludzi jedzie i pojedzie wszędzie, byleby tylko nie musiał budować, bo budowa kosztuje drożej, ale kosztuje drożej, jeżeli film cały jest, że tak powiem, filmem, który wymaga takich nakładów. Panie Teszek, jak robiliśmy Tatar, to przecież to, że Tatar dzieje się w Sandomierzu. Opisany jest Sandomierz.
No ale Magda Dupont to robiła scenografię, pojechała, znaczy musiała też właśnie w wolnym czasie robić to, jeździła i znalazła. Robiliśmy zdjęcia w Grudziądzu, wcale nie w Sandomierzu, bo się okazało, że brzeg jest podobny, ale jest w Sandomierzu jest tak zniszczony przez zabudowę, że się nie da tego w ogóle zrobić. I znalazła Grudziądz. W końcu dopiero myśmy pojechali na dokumentację do Grudziądza, a nie szukałeś tego sam. Ona po prostu zaproponowała miasto bardzo podobne, które ma podobny układ do Sandomierza, ale to trzeba też wiedzieć. No tak, a ja już jemu powiedziałem, że trzeba zrobić jeszcze, że trzeba jeszcze zrobić dechy takie do tańca, jakie po wojnie bardzo były rozpowszechnione, no bo jeszcze nie było tych lokali rozrywkowych. No i to się nazywa po rosyjsku tanc płaszczatka. Dechy się nazywało. I to wszędzie, nawet w małych miejscowościach, jakieś właśnie takie o tej mniej więcej rozmiaru, co to pomieszczenie, dechy zbijali. No i na tych dechach właśnie grała orkiestra, brali pieniądze za bilety, no i tańczyli na tych dechach do zdechu, jakby powiedział Witkacy. Także co chciałem głównie powiedzieć, że jak się znajdziecie wśród filmowców, nie trzeba wszystkie konflikty wypływają nie z tego, że reżyser ma kaprysy, czy że nie, on po prostu jest tylko w potrzasku pomiędzy wyobraźnią, która mu daje szansę, że tak powiem, no jakby dążyć do czegoś fantastycznego, no i środkami, które ograniczeniami, które zaczynają się od budżetu filmu, od kłopotów z aktorami i tak dalej, tysiące jest sprzeciwu. I teraz od umiejętności znalezienia się w tej sytuacji zależy to, czy możecie pracować, czy będziecie pracować w filmie. Dlatego, że w teatrze to jest, ta strona jest o wiele bardziej jakby uporządkowana, ona jest o wiele bardziej, że tak powiem, sklasyfikowana. Wiadomo, że trzeba zrobić projekty, że projekty musi zobaczyć reżyser, że musi zobaczyć dyrektor. Ja tam policzę mniej więcej, ile to kosztuje. No, że powiedzmy dawniej to jeszcze, jak chcieliśmy urwać jakiś jeden rząd, żeby dać większe proscenium, no to tu się zaczynały problemy, że zabieramy część pieniędzy, no bo tu są, tak powiem, miejsca, a myśmy się chcieli wepchnąć w Starym Teatrze jak najbliżej widza. No, ale poza tym to w zasadzie tak jak pracują reżyserzy w teatrze, to jest, no, jest jakby to jest obliczalne. Natomiast nieobliczalna jest praca w filmie, ale przez tą nieobliczalność też my poszukujemy do współpracy jako scenografów ludzi, którzy mają właśnie takie niespodziewane skojarzenia, którzy jakby niczego się nie boją, nie tu chcesz, gdzie indziej. Oczywiście, że oni mają też swoją grupę takich ludzi, z którymi pracują i którzy mówią, a nie jedź tam, jedź tutaj, byłem, widziałem. Ma już do niego zaufanie. Także się, że tak powiem, powiększa ta ilość ludzi, którzy nieustannie szukają jakiegoś miejsca do filmu. Najmniej ciekawa praca i najmniej, że tak powiem, porywająca jest w tych serialach, no bo jak się zacznie serial, to ta sceneria stanowi po prostu jakby stałe miejsce akcji. Buduje się oraz gra się często latami. No to wtedy w studio nie ma żadnego innego powodu, żeby to musi być zrobione w studio, no bo to daje największą wydajność, a oni mniej więcej w ciągu dnia robią odcinek tam, nie wiem, półgodzinny, czy no, może więcej, nie wiem. Jak robią duży odcinek? Ile? Nie zrobią. Nie zrobią półgodzinki? Półgodzinki zrobią. Tak, półgodzinki zrobią, no dobrze, ale półgodzinki to ja robię 3 tygodnie. To jest ta różnica. No, żeby zrobić tak, żeby
pokazać to na ekranie potem. I ta elastyczność właśnie jest najważniejsza w pracy scenografa, że to nie trzeba się zawziąć, że ja mam rację, tylko trzeba szukać, jeżeli takie rozwiązanie nie jest możliwe, no to trzeba szukać jakiegoś innego. I teraz to jest uzależnienie, ale żeby szukać czegoś innego, scenograf musi mieć no jakby duży własny materiał. Byłem, widziałem, oglądałem zdjęcia, to wszystko daje jakby takie, no i dobrze jest gromadzić taki materiał, jeszcze nim zaczniecie robić filmy, co was zainteresuje, co was porusza, dlatego że sceneria w dużym stopniu w filmie tworzy obrazy, a te obrazy zostają bardziej w pamięci widza niż słowa. I sukces naszych filmów, między innymi na świecie, polegał na tym, że nasze filmy były o wiele bardziej obrazowe. I właśnie czy to był kanał z tą sceną z kratami, czy to były inne filmy, to te obrazy, które, że tak powiem, pojawiały się w naszych filmach, były czytelne. Widzowie tam z dalekich krajów oglądali to, aha, to taki świat dziwny jest. Także niezależnie od waszych zmagań z teatrem, myślcie o tym, że i taka ewentualność istnieje i że to nie jest wcale a scenograf, nie powiodło mu się w teatrze, to robi filmy. Nie, to jest praca porywająca, tylko że trzeba mieć jedną cechę. W teatrze też pewnie potrzebną, ale w filmie bardziej jeszcze potrzebną, mianowicie takiej współpracy z innymi. Że oni nie chcą źle, oni tylko mówią, że tego się nie da zrobić. Ale jak się nie da zrobić tak, trzeba zrobić inaczej. I te właśnie, ta umiejętność dostosowania się, ale nie po to, żeby pomniejszyć swoje możliwości, tylko zrobić coś więcej, no to jest właśnie zawód scenografa filmowego. A on musi się liczyć z rzeczywistością, no bo to jest fotografia tej rzeczywistości, która jest za oknem. Jak macie prawdziwe niebo, no to już nie da się nic dorobić do tego sztucznego, bo to będzie widać, że to jest sztuczne. Laurent Olivier zrobił film Henryk IV. Warto to obejrzeć. On chciał skopiować miniatury tamtego czasu, więc wybudowali dekoracje imitujące dokładnie obrazki z tamtego czasu. I jest wszystko cudnie pięknie, tylko że w pewnym momencie oni wychodzą w plener, słoneczko wali i bitwa. No bo bitwy nie mógł zrobić przecież w przedpokoju, tylko musiał zrobić na polu. I nagle film się rozpada na dwie części. To niebo, gdyby się udało czymś zastąpić, to niebo w czasie bitwy, no to może by to się połączyło razem, ale widać, że nie. I te zmyślone właśnie fantastyczne filmy, które teraz są realizowane, one się zaczynają w ogóle od scenografii. Szukamy najpierw jakby świata, który będziemy filmować. Ja kiedyś miałem robić opowiadanie Lema, Inwazja z Aldebarana. To jest historia takiej rakiety, która ląduje pod Krakowem i w środku jest dwóch przybyszy z tamtego świata i pies. Oni wyglądają jak ludzie, pies wygląda jak pies, dlatego że oni się dowiedzieli, bo tam sobie skopiowali fotografię, wszystko zrobili tak jak na fotografii. A pies jest im potrzebny, bo ten mózg elektronowy, któremu oni zadają pytanie i pies na wszystko odpowiada. Idą pijacy i coś śpiewają, to oni się pytają psa, pies mówi, że nic nie rozumie. Bardzo śmieszne opowiadanie. Spotkałem Mleczkę i mówię, słuchaj, mam taki kłopot, dobre opowiadanie to Lema. Ale jak ja zrobię tych, co przylatują z drugiego świata? Wyjdzie mi jakiś głupi amerykański film. On mówi, nie bądź głupi, zrób ich gołych. Aha, myślę sobie, no tak, dlatego że oni przeanalizowali, że tak wygląda człowiek. Ubranie, nie zwrócili uwagę na ubranie, tylko zwrócili uwagę na człowieka. Mówię, zrób ich gołych. Ja mówię, no gołych to jest dobry pomysł, wiesz, ale ja bym chciał wiedzieć, że oni są przebrani. No mówię, kto, no... Bardzo prosto mówi, tu mu zrobisz błyskawiczny zatrzask i on robi tak i wkłada tam rękę. O!
Widzicie, to są pomysły, to są pomysły do filmu, ale do tego trzeba mleczki. No, dziękuję bardzo. Pytania. Ja mam jedną propozycję, żeby zrobić taki wykład, żebyś pokazał na przykład film Kronika Wypadków Miłosnych, który się dzieje w 10 różnych miejscach, które scenograf po prostu wybrał jeżdżąc po Polsce. Albo właśnie mając przygotowane zdjęcia, tak jak profesor Meliwa do Katynia. Nagle pokazał mi takie zdjęcia, takie miejsca w Krakowie, któreśmy w ogóle nie podejrzewali, że one istnieją. To prawda, żeśmy byli tak zdumieni. Ja mówię, ale gdzie my to będziemy robić? Ja mówię, w Krakowie. Jak w Krakowie fabrykę jakąś znajdziesz, taką, co stoi rozgrodzoną, niemożliwe, tam tego Schindlera to już muzeum zrobili. Nie, jest taka, no tu znają Krakowie. No i przychodzimy, fantastyczne miejsca, to bardzo nam było potrzebne i dobrze, żeśmy nie musieli jechać. Trzeba szukać takich miejsc, wchodzić w takie zaułki różne, żeby mieć to przygotowane, bo w końcu miałeś to przygotowane. Ale myślę o Kronice, dlatego że taka mapa powstała, która u nas tu gdzieś też jest, bo ja ją przyniosłam chyba 2 lata temu. Miejsc, gdzie był zrobiony film, który się dzieje w jednej miejscowości, a był zrobiony od Drohiczyna aż po Przemyśl, po kawałeczku. I może warto by zrobić tak, żebyś pokazać film, zatrzymując, że a to jest Drohiczyn, a to jest dom w Przemyślu i to wszystko zrobił scenograf. To w końcu jest tak, bo Sugestia, że to miejsce jest całe takie same, będzie na ekranie, nie jest prawdziwą. Dlatego, że wy szukacie miejsca, gdzie może się odbyć ta scena, a innego miejsca szukamy dla innej sceny. Może być to w pobliżu, a może być zupełnie gdzie indziej. To zależy tylko czego my na przykład. Zatrzymując się i mówiąc potem na planie Polski, że jesteśmy na przykład. Z tego okna patrzymy zupełnie w Drohiczynie, z tego okna w Przemyślu widok jest na Drohiczynie. Od razu wam powiem, że koń na zdjęcia może iść 5 kilometrów. No powiedzmy, że się wyporządzą na godzinę 7. Oni wcześniej wstają i na 7, znaczy na 8 się przywleką. Ale nie możecie planować takiej sceny, żeby to była bitwa pod Grunwaldem, nie wiem co, tylko musicie znaleźć takie miejsce w odległości 5 kilometrów najdalej od stadniny koni. Bo koń jest najważniejszy. On musi mieć mieszkanie, on musi mieć wyżywienie, on musi tego, on się na jeden raz wyjdzie i się pokaże, bardzo proszę, ale nie może iść, nie można przywieźć koni, bo potem nie ma ich jak odwieźć. Poza tym ja mówię o dużej ilości, 200-300 koni. To jest warunek, że musicie, ja wszystkie zrobiłem konne te sceny w Mistrzejowicach. Jest dobra, nie w Mistrzejowicach, jak się nazywa, Sadnina. Michałowica. Tak. Były, specjalnie budowaliśmy, na przykład jak robiłem popioły, to zbudowaliśmy tę wszystką drogę, którą ci szwoleżerowie zdobywają, a tam armaty postawiliśmy. Tośmy zrobili tak, że jak się odwracałeś, to tam już widać było stajnie. Dlatego, że oni przyprowadzali te konie, wsiadali, one by do użycia. To są też uwarunkowania pewne. Kto tu jest ważniejszy, kto jak będzie, że tak powiem, no jak się znajdzie w tej sytuacji. Koń nie rozumie, dlaczego ma grać w filmie, w związku z tym musicie... Koń nie lubi odległości zanadto. No właśnie, potem już jest zmęczony, już mu się nie chce. Także różne takie uwarunkowania są nieuniknione i tu się nikt na nikogo nie obraża, bo to wiadomo, że tak musi być i w tych ograniczeniach trzeba zrobić. Ja początkowo myślałem, że wąwóz Samosiery to jest taki, tu dwie ściany potężne, a tu wąwóz. Myślę sobie, no to trzeba jechać do Bułgarii. No ale w Bułgarii nie ma koni.
No jak to, będziemy wieźć nasze konie do... W ogóle nie wchodzi w rachubę. No ale natrafiłem na list Niegoleskiego do rodziny. Niegoleski zaraz po tej szarży pisze do rodziny w Krakowie taki list. Mówi, a co do landschaftów, to niewiele, opisuje szarżę. Mówi, a co do landschaftów, to niewiele było widać, bo padał śnieg i była mgła. No, to jak ja to przeczytałem, mówię, to róbmy od razu, przy stadninie. Tylko zrobiliśmy te murki, a resztę nic nie widać landschaftu. Landschafty sfotografowaliśmy w Bułgarii, ale tylko zabraliśmy jednego aktora, bo on idzie samotnie po górach, bo z tego koń mu zginął. No. Więc te wszystkie anegdoty opowiadam tylko dlatego, że właśnie ta chęć współdziałania jest szalenie ważna. Wszystkich, którzy robią film, ale u scenografa w ogromnym stopniu, dlatego że no, od niego zależy często nie tylko ten obraz wspaniały, ale też to, czy to będzie zrealizowane, czy nie. Pytania? Chciałam zapytać, tak. Jak była budowana scenografia do filmu Niewinni Czarodzieje? To znaczy, Niewinni Czarodzieje to było jeszcze takie podwórze w Warszawie, takie zniszczone jakby, to pamiętam. Gdzieś w samym centrum jeszcze takie podwórze było ceglane, a do tego brat mój, bo scenografem był Leszek Wajda, a wnętrze zrobiliśmy w studio. Studio, tak, dlatego, że to się nie opłacało w ogóle. Było najwygodniej i to tak, tam dużo było tego studia, no bo główne sceny się rozgrywają u niego w tym mieszkaniu. Także zdecydowaliśmy zrobić to podwórze i no tam jeszcze jakieś były scenki takie dodatkowe, ring jakiś, coś pamiętam, z Kolimowski, tam też grał w tym filmie. Także nie, to było studio i w większości, jeżeli widzicie, że jest przewaga wnętrza, to zawsze lepiej jest budować to w studio. Bo w studio wszystko mamy pod ręką i bar, co jest szalenie ważne. No niby teraz w plenerze też bar jedzie za nami. No ale mamy wszystko, jakby nam coś, jakby się coś stało na przykład kamerze. No to jest konserwatorzy kamery. Jakby cokolwiek się wydarzyło, to wszystkie służby są na miejscu. A jeżeli my jesteśmy oddaleni, no to nagle taka sytuacja powoduje, że nie robimy zdjęć. A jeżeli nie robimy zdjęć, no to w ogóle nie ma o czym gadać. Tu każdy dzień kosztuje setki tysięcy. I w związku z tym, no tego nie bierzemy pod uwagę w ogóle. Zdrowych ludzi trzeba dobierać tylko do filmu, współpracowników zdrowych, chorzy w domu niech zostaną. Dziękuję bardzo.